Hejka, kochani. W dzisiejszych rekolekcjach szkolnych opowiem Wam o Piśmie Świętym. O tym, jak wiele on może zdziałać i jak wiele robi w naszym życiu. Zaczynając od tego, to w Piśmie Świętym są spisane słowa Pana Jezusa. I dzięki temu, że one są tutaj spisane, możemy otrzymać odpowiedź w 100% centralnie od Boga. Że często przecież zadajemy pytanie Bogu, czy dobrze robimy, jakby jak mamy wybrnąć z danej sytuacji. I nie zawsze potrafimy sobie z jakiegoś znaku dać odpowiedź, przełożyć ją na swoją sytuację. Ale w Piśmie Świętym możemy zrobić to wiele łatwiej, bo jakby ja sobie często losuję jakieś fragmenty i staram się przełożyć to na swoje życie po prostu. I często dostaję właśnie takie odpowiedzi. I mogę Wam powiedzieć tak, jeszcze tak szybciutko, jak właśnie Pan Jezus dał mi taką wiarę, że z jedną sprawą naprawdę będzie dobrze. Właśnie dzięki temu. Bo jakby jakiś czas temu modliłam się za pewną osobę, która miała problemy z okiem. I wiecie, no pod koniec modlitwy postanowiłam, że no poprosiłam Boga, aby dał mi jakiś sygnał, czy będzie dobrze, czy jak to się w ogóle wszystko skończy. No i wylosowałam cytat. A cytat brzmiał: natychmiast jakby spadły łuski z jego oczu i odzyskał wzrok. Jakby ja czytając ten fragment, tego wtedy przeczytałam bardzo, bardzo, bardzo dużo razy, bo naprawdę nie dowierzałam, że wylosowałam za pierwszym razem tak idealne słowa, które dadzą mi odpowiedź. I jakby ja dzięki tej odpowiedzi miałam sama nadzieję, że będzie dobrze. I nie wiem jak ta osoba, ale naprawdę, jeśli Bóg powiedział mi, że odzyskał wzrok i wszystko będzie dobrze, no to ja miałam taką nadzieję i tak się stało. I dlatego Was również bardzo serdecznie zachęcam do tego, abyście i Wy poświęcali czas właśnie Biblii. Abyście czytali naprawdę codziennie kilka zdań. Możecie je losować albo po prostu od początku do końca przeczytać całe Pismo Święte. I naprawdę zobaczycie, że zdziała to w Waszym życiu. Zmieni to naprawdę wiele. I na dziś to już by było wszystko. Miłego dnia z Bogiem. Pa!